Siemanko, dzisiaj jest to mój drugi odcinek, lecz aczkolwiek dzisiaj jest drugi odcinek z prowadzenia po gospodarstwie, które sam zrobiłem na mapie Bućkowo i chciałbym ogólnie wam przedstawić, jak to zrobiłem, jakie maszynki są, jakie zwierzęta mamy na tym gospodarstwie. To co, bez zbędnego gadania oprowadzamy, no jesteśmy u mnie w kuchni, widzicie, no posprzątanym u mnie. No. Tu ktoś zgubił, ma tu drzwi, nie wiem gdzie się kończymy. O, zobaczcie, bo nie ma posprzątane. Możemy się wódki napić, coś przekąsić, o pornuska obejrzeć albo coś w tym stylu, nie? No. Tu to jakby ktoś już by nie mógł, to może się pierdolnąć. Babki nawet są moje. No tak, także idziemy na podwórze. Weź tu wszystko światła. Tu kosztuje. O. Jak już widzicie, golf stoi. No, na początek mam tylko golfika. No, golfik też by do miasta jechać na tą dziwkę, nie? Nie wiadomo. O, tu mu grill, aby ktoś chciał, może przyjść. No, tu mu taką lampkę, dwie takie. Dobra, idziemy dalej. Tak jest daleka widać. Drugi ciennik na gospodarce to jest Urkus C330. W takim kolorku. Fajnie, że się robótkę robi, wsiąśmy na palmy. Ładnie chodzi. Jeździ, wszystko ładnie. Dobra, to co, idziemy dalej. Mamy tutaj tak. Agregat uprawowy. 2,5-metrowy chyba. Czy 2,8-metrowy, jakoś tak. Brony trójki. Też takie fajne. Rozrzutnik dwuosiowy. Nie wiem nawet jaka nazwa jest tego rozrzutnika. Beczka do gnojowicy PM na prostota 2020. Też taka mała, fajna beczułka. Tu mamy ogólnie pastwisko dla krówek. No ale nie mamy krówek jeszcze. Idziemy dalej, co tutaj mamy? O! Mamy kopaczkę do ziemniaków Agromet czy Agrozet, jakoś tak. Nie pamiętam dokładnie. Sadzarka Agrozeta. Na pewno ziemniaczków, glebogryzarka, nie wiem jakiej to jest firmy, rozsiewacz kos, no nie wiem ile ma ten, bo trzymacie pracowności, nie wiem, zamykniemy sobie to, no to mamy ogólnie do krówek wszystko, no idziemy, o, rower z przodu, nie chcę ci kupić rowera, jesteś odkończył, a nie, bo lampa. O! Weźmiemy. No, tu jest długa ołóweczka do zwierzątek, gdyby gdzieś tam podjeźdź, nie? Na rzeźnie na przykład. Czyli zależnie, tu mamy mleko. Dobra, idziemy. Najmocniejszy koń pociągowy na tym gospodarstwie to jest Urkus C363. Fajny, czerwony, tak fajny, bajerancki, nie? Fajnie, można wsiąść, odpalić. Fajnie chodzi. Dobra, tu mamy Lizard 500S z łyżką. No wiecie, no ja bym chciał do ładowania obornika czy coś, no to już pięknie tam do balotów. Nie no, balot nic chyba nie wiem, albo mam. Nie, jakby mi ze skarę przyjechali balotować, czasem tam. Jakby się na piosenkę bym robił sobie, to tak się przyda. Dobra, co tutaj mamy? O, tu mamy autosanka, autosan D chyba 45, jakoś chyba tak. Pojemność chyba 6 ton, a mała trochę, no jak to na gospodarki starczy. Dobra, idziemy dalej, co my tu jeszcze mamy? A, pług czwórka. Do 60-teczki. Pług Uni czerwony, bo tak fajnie jak czerwony. Fajnie to już. Dobra, idziemy zobaczyć tutaj, co my tutaj mamy dalej. O, prasa Sipma Z224 łamane na 1. No, siewnik do kukurydzy, do buraków, takie doły. Tylko kurczę, zapomniałem nazwy, nie?
Ale cóż, no co, no tutaj jeszcze coś tutaj mamy. No tu mamy ogólnie tył gospodarstwa, tu jest w sumie tych gwiazd. Tu mamy, co zrobiłem. Dobra, idziemy dalej. Zatrzmy sobie tutaj tą skodułkę. Co dalej, co mamy? Opryskiwacza kruchowiak na 12 metrów. Jakie fajne. No te jakieś pierdołki są. O, siewnik poznaniaka 3 metrowy, no też fajne. Tak jak gram na polską wieś. Dobra, idziemy za tym z tyłu, bo też coś mamy. A, przyczepa. Przyczepa, no ogólnie ona jest samozbrająca, tak, jest wydana. Do kosek, do belek, takie różne pierdołki. No tu ogólnie jest na sumę, tu mam miejsce na belki, jak będę robił belki. I tu mamy maszyny do jako co do mieszania kosów. Rotacyjna Z224 i przecząsarko z grabiarka marki Sigma. No to także tak wygląda ogólnie moje gospodarstwo całe. No nie wiem, no ocencie, czy wam się ogólnie spodobało to moje gospodarstwo, jak oceniacie. Jeżeli chcecie, żebym wydał modpack z tego i save'a, wydam na 100 subskrypcji. Także zostaw lajka, zostaw subskrypcję na moim kanale, bo na pewno będziemy robić z tej gospodarki, na pewno będzie fajna seria też, bo będziemy na niej grać. Jeszcze nie wiem, jak seria się będzie nazywała, także liczę na waszą pomoc w nazwie, jaką my się chcieliśmy tutaj robić serię, jakby ta seria się nazywała, to będzie tam wszystko. No tu mam ogólnie krówki, tutaj, tu są krówki, a tu będą prosiaczki, nie? Także napiszcie w komentarzu, no jaką to by miała być ta seria, żeby tutaj jakąś fajną nazwę wymyśleć, nie? A także dzięki za oglądanie, oczywiście za subskrypcję i łapkę w górę. Bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie, także do zobaczenia, cześć!